Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Inside Solution One. Przed Państwem Tomasz Piwoński, zapraszam. A dzisiaj powiemy o ciągu dalszym korekty wyrzucania naiwnych z rynku, o tym, czy Trump nie uzna wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych, o srebrze, które nadrabia zaległości spadkowe, spółce JSW, na której czekamy na dobre informacje, mamy nadzieję, i o XTB, gdzie powoli dociskani są gracze i wyrzucani z rynku, gracze z rozpalonymi głowami, tak jak Państwu mówiłem tutaj już kilka razy. Zaczynamy od ciągu dalszego korekty w Stanach Zjednoczonych. Dla przypomnienia, bardzo mi się podoba wykres, który mamy na stoku, bo mamy tutaj zaznaczony trójkącik. Czym jest ten trójkącik? Trójkącik to jest dzień splitu akcji. I zobaczmy, gdzie mamy szczyt na akcjach Tesli. Mamy split, dzień splitu i dzień później wzrosty, nawet w tym dniu i następnego dnia, zupełnie nieuzasadnione. Mówiłem Państwu na antenie kilka razy, wzrosty, które nie mają nic wspólnego z fundamentami. Nie ma takich zasad fundamentalnych ekonomii, gdzie jest uzasadnione, że jeśli dzielimy spółkę na mniejsze kawałki, to jest uzasadnione, że spółka jest wyżej wyceniana. Ja słyszałem oczywiście, miałem powiedzieć rozumiem, ale nie rozumiem. Słyszałem analizy, które mówią o tym, że jest mniejsza cena, więc większy popyt ze strony mniejszych inwestorów. Słyszałem to, nie rozumiem tego, a nawet jeśli rozumiem ten efekt, to też rozumiem to, że to jest idealny moment do wykorzystania, żeby wyjść z pozycji albo zająć krótkie pozycje. I mieliśmy tutaj ten moment, gdzie doszło do tego i zresztą to, jak Państwu później pokażę, no pięknie to się zbiegło, bo i koniec sierpnia, wrzesień statystycznie też Państwu mówiłem, jest najgorszym miesiącem w Stanach Zjednoczonych. Może nie pamiętam, że najgorszym, ale na pewno jest złym miesiącem. Wrześnie są złymi miesiącami dla giełdy i to się pięknie zgrało, bo mieliśmy split i na Apple, i na Tesli. I jeszcze koniec miesiąca i mówiłem Państwu, że ta histeria zakupowa, która wtedy wystąpiła, była dla mnie papierkiem lakmusowym stanu zbyt dużej ekscytacji rynku. Po prostu sprawdziliśmy bardzo namacalnie, to był genialny test stanu rynku, tak? Czyli robią dwie topowe spółki w Stanach Zjednoczonych, topowe pod względem popularności, a w przypadku Tesla i topowa pod względem kapitalizacji i dwie spółki zrobiły nam darmowy test tego, w jakim stanie przegrzania lub niedowartościowania jest rynek i te dwa testy pokazały, że jesteśmy w stanie absolutnej histerii, kiedy spółka Apple wzrosła po splicie o 4%, a Tesla o 12%. To był doskonały przykład histerii i nie pozostało nic innego, jak tylko sprzedawać w tym momencie, o czym też Państwu mówiłem na antenie i mamy tutaj zaznaczone strzałką ten moment. Zobaczmy, no idealny sygnał. To samo mamy na akcjach Apple. Dzień później mieliśmy szczyt. Później jeszcze jakieś dodatkowe wzrosty. One akurat wynikały z tego, że Apple, już nie pamiętam, zapowiedział coś związanego z sprzedażą pod 5G. Nie ma to większego znaczenia. Tu też mieliśmy prawie, że idealny szczyt w momencie splitu akcji. Mamy Tesla, świetny sygnał sprzedaży, mamy Apple. W przypadku Tesli mieliśmy jeszcze korektę w oczekiwaniu na konferencję Tesli, gdzie Elon Musk miał przedstawić rewolucyjne rozwiązanie, jeśli chodzi o baterie. No, rynek ciutkę się rozczarował, ale generalnie zanurkowaliśmy. Już jesteśmy od szczytu, od momentu, w którym był split akcji na akcjach Tesli, jesteśmy już ponad 20% niżej.
na Apple to jest no jakieś na oko też 20% niżej. I zobaczmy, jak to się zgrało z wykresem Nasdaq. No bo też Państwu pokazywałem wykresy, to Nasdaq i to spółki technologiczne rządzą rynkiem. Ta cała hossa, nie mam przygotowanego wykresu S&P 500, ale ta cała hossa, która tutaj jest, cała hossa końca koronawirusa, jak ją nazywałem przez długie miesiące, to jest hossa spółek technologicznych przede wszystkim. Oczywiście S&P 500, zwykły przemysł także, ale te spółki technologiczne bardziej ciągnęły rynek. No i widzimy to przegrzanie, które wskazały nam te dwie spółki, Tesla i Apple, moment, w którym trzeba sprzedawać. Mamy korektę. I czy ta korekta się skończyła? Czy już mamy koniec? A dlaczego by miałoby tak być? Indeks S&P 500 od szczytu spadł tylko 10%. W Stanach uznaje się, że spadki o około 10% to są naturalne spadki, naturalna korekta. I trudno mi uwierzyć, żeby ta korekta, jak ja ją nazywam, korekta wyrzucenia naiwnych, korekta wyrzucenia naiwnych graczy rynku, korekta wyrzucenia w Stanach ludzi, którzy wierzyli, że jeśli, no może nie do końca, to jest trochę sparafrazowane, ale ludzi, którzy wierzyli, że split akcji jest uzasadnieniem do dalszych wzrostów. To jest wyrzucenie tego typu myślenia. Na innych spółkach oczywiście jest to inny typ myślenia, ale prawdopodobnie stan rynku, historyczny stan rynku był mniej więcej właśnie taki, jak opowiadałem i rynek musi się oczyścić, musi wyrzucić tego typu myślenie, tego ideologię, a spadki o 10% na indeksie S&P 500 są za małe, żeby wyrzucić takich graczy z rynku, a na Nasdaqu nawet jeszcze no, 10% już jest tak mniej więcej, ale to jest korekta po prostu za mała, żeby ci gracze zostali wyrzuceni. Oni dalej prawdopodobnie siedzą w pozycjach i sobie patrzą, okej, tylko 10%, zwykła korekta, damy radę. Ci gracze muszą zostać wyrzuceni po prostu z rynku. A tutaj mamy wykres pozycji hedge fundów. Mamy ogromny zjazd i przekręcenie się hedge fundów na krótkie pozycje i z tego też powodu te spadki nie będą takie proste. To nie będzie wodospad moim zdaniem i dlatego te spadki tutaj widzimy, że są, ale będziemy mieli na każdych dołkach bardzo mocne zrywy, powroty. Dlaczego? A to dlatego, że no, jest bardzo duża ekspozycja krótkich pozycji hedge fundów. My też mieliśmy krótkie pozycje i po prostu te hedge fundy no, muszą w którymś momencie przymykać te pozycje, mogą realizować zyski, no ale kierunek jest moim zdaniem jeden. Jeszcze raz pokazuję wykres put call ratio, który też pokazuje, że no, spadki jeszcze się nie skończyły, ale korekt będzie sporo i nie będzie to na pewno żaden wodospad. Dlaczego rynki spadają? Rynki spadają z powodu obaw o drugą falę koronawirusa, obaw o to, że Donald Trump nie zaakceptuje wyników wyborów, jeśli je przegra, zaraz wrócę do tego tematu, no ale przede wszystkim i to jest no, najważniejsze, spadki zostały wywołane przez coraz większe głosy z Fedu, o tym, że no, amunicja się skończyła, że Fed zrobił wszystko, co mógł zrobić i tak właściwie dalsze luzowanie polityki monetarnej, dalszy dodruk pieniądza niewiele przyniesie, bo stopy procentowe są już na zbyt niskim poziomie i de facto możemy teraz liczyć, jeśli chcemy dalej stymulować gospodarkę, to powinniśmy liczyć na pakiety fiskalne, a nie monetarne. To są powody, ponieważ to są strach jest powodem, tak jak mówiłem, wielokrotnie strach jest dobrą pożywką korekty, ale niekoniecznie wyczerpaniem wzrostów, więc długoterminowo uważam, że wzrosty jeszcze się nie skończyły, no ale ta korekta, która jest, będzie głębsza niż nam się wydaje. A wracając do Donalda Trumpa, prawdopodobieństwo jego zwycięstwa w aktualnych wyborach, w nadchodzących wyborach wynosi teraz około 45%. To się wylicza na podstawie danych bukmacherów.
jak ludzie obstawiają prawdziwymi pieniędzmi, więc zdecydowanie preferuję ten wskaźnik niż sondaże. Myślę, że to jest zdecydowanie lepszy prognostyk. Tak? Myślę, że w Polsce warto by było też zamiast w Polsce sondaże jeszcze gorzej działają niż w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że warto by było wprowadzić jakieś w zakładach bukmacherskich, pozwolić ludziom obstawiać wyniki wyborów i wtedy byśmy zobaczyli, jakie jest prawdziwe prawdopodobieństwo, jakie są prawdziwe sondaże. Wtedy, kiedy ludzie stawiają swoje pieniądze, wtedy zawsze te wyniki są dużo dokładniejsze niż to, że pani na ulicy powie, że zagłosuje na tego lub innego kandydata. Tak, postawienie swoich pieniędzy zawsze poprawia przewidywalność, wartość prognostyczną takiego badania i myślę, że przydałoby się w Polsce dużo bardziej rozwinięty rynek, jeśli chodzi o obstawianie wyników. Mielibyśmy dokładniejsze prognozy. W Stanach tak jest, mamy prognozę 45% szans na wygranie Donalda Trumpa. No i w połączeniu z tym, że Donald Trump mówi, że nie zaakceptuje wyników wyborów i to wprost to mówi, nie obawiając bawełnę, jeśli wybory będą korespondencyjne, bo w jego uznaniu to może świadczyć o potencjalnych fraudach w postaci fałszowania wyborów, no to rynki także się tego boją, no bo szanse, że Donald Trump nie wygra tych wyborów są większe niż to, że je wygra. Moje prywatne jest zdanie, że jednak wygra te wybory i nawet te nie sondaże, tylko nawet bukmacherzy się pomylą, no ale zobaczymy, jak to będzie. Temat numer 3, srebro. No w końcu zapowiadana przeze mnie korekta, tak jak mówiłem, srebro trzymało się bardzo długo, opierało się, indeksy już zaczęły spadać, srebro jeszcze nie i mówiłem Państwu już chyba od 2 tygodni, że no srebro czekamy na to, aż nadrobi te spadki. No i nadrobiło, jak to srebro nadrobiło z hukiem, mamy duże spadki z 27,8 dolarów na 22 w dołku, zresztą chyba Państwu nawet mówiłem, że tak, tam gdzieś mniej więcej w okolicach 22 bym widział ten spadek. Ciężko powiedzieć, czy potencjał został już wyczerpany. Tak jak Państwu mówiłem, raczej nie skupiam się na stawianiu prognoz, jeśli chodzi o poziomy cenowe, raczej o czas. Wypatrujemy jakichś newsów, które mogłyby zatrzymać te spadki. Temat numer 4, JSW, jedna z moich ulubionych spółek w ostatnich miesiącach. Spółka, która ma skumulowaną ilość dobrych informacji. Dla przypomnienia, węgiel koksujący pozostał na liście surowców kluczowych w Unii Europejskiej. To otwiera drogę, to otworzyło drogę do wzrostu cen tego surowca. Oprócz tego to otwiera drogę do tego i na co ja teraz czekam, że dalej na jeden bardzo pozytywny news uważam, że czekamy. To jest news na temat dotacji, którą może dostać JSW jako rekompensaty za zamknięcie kopalń w trakcie pandemii koronawirusa w marcu, kwietniu, maju. No i wniosek, który JSW złożyła jest, opiewa na ponad 1,7 miliarda złotych, a kapitalizacja spółki jest niecałe 3 miliardy złotych. Także uważam, że należy się JSW ta dotacja. Tam są ścisłe ramy określone odnośnie tego, ile spółka może dostać i wartość dotacji jest ściśle związana z ilością etatów, a jak wiemy JSW ma przerost zatrudnienie, w ogóle branża węglowa w Polsce od lat boryka się z problemem przerostu zatrudnienia, a zatrudnienie jest w dużej mierze na umowach o pracę. No i to jest de facto to, co wiele lat było kulą u nogi JSW i spółek z tej branży, no tym razem może się okazać i wierzę to, że będzie zbawienne dla spółki. No i ja oczekuję pozytywnego w związku z tym rozwoju tej sytuacji. Czekamy na dobre informacje i uważam, że poziom 30 może być jeszcze przetestowany, ale tak jak mówię, nie jest ważny poziom, ważny jest czas, czyli zamykamy te pozycje długie, brane w okolicach 11 zł, po tym, jak wyjdzie informacja na temat tego,
czy spółka otrzymała dotację, a właściwie nie czy, tylko jak, w jakiej wielkości. Ostatni temat XTB zapowiadane też przeze mnie przez już ponad miesiąc albo i dłużej od poziomu 24,40 zapowiadane wyciskanie no, graczy, którzy mają zbyt rozpalone głowy, tak? No, te wzrosty poszły za daleko. Wszyscy oczekiwali na genialne wyniki. One były bardzo dobre, ale nie były lepsze od prognoz, były gorsze od prognoz. W związku z tym spółka zaczęła tracić na wartości. Był jeszcze moment na początku sesji, wtedy na wyjście z tych pozycji, no ale teraz mamy no, spadki, które mają za zadanie wyrzucić inwestorów, którzy jak widać po obrotach wchodzili głównie gdzieś na tych poziomach. Później mamy zwiększone obroty na tej korekcie, na tych spadkach, ale ja stawiam tezę, że jednak tutaj wychodzili ci wszyscy wcześniej gracze, a niektórzy kupowali tutaj, ci, którzy kupowali tutaj, myślę, że są z tak zwanym gorącym kartoflem i myślę, że jeszcze spadki przed nami. Ja bym jeszcze tylko zobaczył w alexa.com, jak wygląda ilość wejść na stronę, jak wygląda popularność XTB. Gdzie to było? Na samym dole. XTB.com. Taki był chyba adres. Jak wygląda? Tak, widzimy trend spada. Liczba użytkowników wchodzących na stronę XTB spada. No, wszystko wskazuje więc moim zdaniem na to, że te spadki są uzasadnione i te wyniki, genialne wyniki, bardzo dobre wyniki, które spółka publikowała, no, były wydarzeniem jednorazowym związanym z tym, z ogromną zmiennością na rynkach w pierwszej połowie tego roku. Sytuacja się uspokaja. Co prawda teraz spadki mogą trochę wspomóc spółkę, ale myślę, że no, nie wygląda to, nadal nie wygląda to najlepiej i ja oczekuję dalszych spadków na tej spółce. Pewnie znowu cały hejt się posypie pod filmem, ale to też będzie dobry papierek lakmusowy, żebyśmy zobaczyli, czy te gorące głowy już zostały wyrzucone, czy jeszcze nie spanikowały. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Przed Państwem był Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. Do zobaczenia za tydzień.